trwamy w Kościele przez miłość, bo utrzymuje nas w Kościele. W Kościele Chrystusowym łaska powołania na synów wybrania, łaska żywej wiary, niewiętnącej nadziei i miłości wiernej. Im więcej w nas tej miłości, tym głębsze jest nasze wkorzenienie w Kościół Święty, tym obficiej zeń czerpiemy, tym bezpieczniej i spokojniej się w nią czujemy. Kardynał Stefan Wyszyński, 24 sierpnia, środa. Witamy Was, moi drodzy, wspólnie w środę. I tak jak co dzień, dzień dobry, dobry wieczór, niezależnie od której godziny będziesz to, drogi słuchaczu, czy droga słuchaczko, słuchała, dzielmy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Do kogo chcesz iść, Jezu? Ja chcę iść do ludzi, jak szedłem na ziemi izraelskiej, w ubóstwie, w pokorze i ofiarowaniu wszystkiego za ich zbawienie. Tak chcę czynić w tych, którzy przyjęli moje wezwanie i całą swą ufność pokładają w Ojcu. Moja droga jest drogą pełni ofiary z siebie w każdej codziennej sytuacji. To właśnie znaczy zaprzeć się siebie, swojego ja, swojej ambicji, swojej ważności, swoich potrzeb. Czy chcesz przyjąć ten ogrom bólu, jaki jest nieunikniony w zetknięciu mnie ze światem, w Twoim sercu i w Twoim ciele? Z psalmu 99. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe. Ono jest święte. Królem jest potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne. Prawo i sprawiedliwość w Jakubie. Kropka. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek Marny Pyłek. Bogusia, żona Przemka. I... Hania, dziadka Przemka. Wnuczka, babci, Bogusi. Bobusi. Bobusi. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. I z aniołkiem. My też będziemy moją Elzą i imię Elza też będzie. Twoja Elza też będzie w niebie. Tak. Pa, pa. Buziaczki.